Proszę państwa, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Rząd chciał jak zwykle, jak najlepiej, ale bardzo możliwe, że wyjdzie jak zawsze. Mówię oczywiście o szczepionkach zbawiennych, które Polska za pośrednictwem Unii Europejskiej kupiła w firmie Pfizer. Czy kupiła, czy nie kupiła, to tego dokładnie nie wiemy. Nawet nie wiemy tego, ile te szczepionki kosztowały, chociaż poseł Korwin-Mikke na Komisji Zdrowia wypytywał o to usilnie pana ministra Niedzielskiego, ale pan minister Niedzielski chyba mu nie odpowiedział. To nieważne, proszę państwa. W każdym razie firma Pfizer ogłosiła, że ogranicza albo nawet wstrzymuje dostawy tych szczepionek. No i w związku z tym cały precyzyjny plan wyszczepień obywateli no, legł w gruzach i teraz tam pan minister Dworczyk nie wie, kiedy tam te szczepionki będą w wystarczającej ilości, czy tam dla wszystkich starczy. No, ale zapewnia, że ci, którzy już się zaszczepili, będą mogli powtórzyć dawkę, bo te szczepionki są dozowane dwukrotnie, a pan minister Dworczyk mówił, że najlepiej by było, gdybyśmy się wyszczepiali każdego roku. No to rzeczywiście jest to świetny pomysł. Jeżeli nawet ktoś z nas umrze, to umrze całkowicie wyleczony i to jest ta dobra wiadomość, bo inne nie są takie dobre, ale zawsze w każdej sytuacji, jak to mówił Kukuniek, występują obok plusów ujemnych, plusy dodatnie. No więc zmienia się teraz kolejność wyszczepiania. Służby mundurowe zostają przesunięte na plan dalszy, a na pierwszy plan zostają wysunięci, schorowani starcy. No to na pewno im tam ta szczepionka to pomoże, zwłaszcza tym, którzy są narażeni na wstrząsy anafilaktyczne. Ale nie natrząsajmy się specjalnie z tych szczepionek. Na razie jest utrzymana zasada dobrowolności, ale już z innych krajów dochodzą nas wieści skrzydlate o takich paszportach szczepionkowych. Jak ktoś nie będzie miał tego paszportu szczepionkowego, to nie będzie mógł wsiąść do pociągu byle jakiego, zadbać o bagaż, zadbać o bilet, nie mówiąc już o wsięciu do samolotu, nawet jakby ten samolot odlatywał do Zanzibaru, gdzie tam celebryci nasi celebrują wakacje. I skoro w innych krajach tak jest, to tylko patrzeć, jak również ta zasada zawita do naszego nieszczęśliwego kraju. Tymczasem w naszym nieszczęśliwym kraju trwa tak zwane góralskie weto. Przedsiębiorcy drobni i średni, a więc stanowiący rdzeń naszej tutaj klasy średniej, odtwarzającej się mozolnie po okresie komuny, po tych bitwach o handel, jakie Hilary Minc staczał z nami w latach stalinowskich. Więc ci drobni i średni przedsiębiorcy na wieść o tym, że rząd zamierza przedłużyć narodową kwarantannę do końca stycznia, a być może nawet do końca lutego, a kto wie, czy nie do końca marca, a jeśli do końca marca, to być może również do końca kwietnia. Krótko mówiąc, przedsiębiorcom zajrzało w oczy widmo bankructwa. No i postanowili ująć sprawy w swoje ręce na czele tego góralskiego weta, bo wszystko się zaczęło właśnie od Podkarpacia, stanął pan Sebastian Pitoń. No i od razu pojawiły się reakcje przeciwko tym przedsiębiorcom, którzy otwierają hotele, otwierają restauracje, otwierają kawiarnie, że tu są inspirowani przez pana Pitonia, który nie jest góralem prawdziwym. Nie jest góralem prawdziwym. Okazuje się, że są górale prawdziwi i górale fałszywi.
Jak jednych od drugich odróżnić, tego nie wiemy, bo to wiedzą tylko w rządowej telewizji, więc być może też po zapachu można ich rozpoznawać, tych górali, no ale to do tego trzeba mieć specjalnego nosa. Proszę Państwa, na tym się nie skończyło, bo pan wielce czcigodny poseł Arkadiusz Mularczyk dał do zrozumienia, że ten pan Sebastian Pitoń to może być ruskim agentem, bardzo możliwe, że w najlepszym razie nieświadomym, no ale obiektywnie jasne. To mi przypomina czasy z pierwszej komuny, kiedy to podczas tych zamieszek w Radomiu i w Ursusie w 1976 roku, w czerwcu, pojawiły się w propagandzie takie tezy, że ci protestujący to nie byli miejscowi tam robotnicy, tylko tacy przyjezdni, nie wiadomo skąd przyjechali, bo miejscowi robotnicy, wiadomo, są bez żadnych wątpliwości za partią i rządem się opowiadają. Podobna sytuacja jest z tym Putinem nieszczęsnym. Otóż przypominam sobie, jak w marcu 1968 roku nasza trzecia kompania zmotoryzowana studium wojskowego przechodziła ostre strzelanie na poligonie. No i oficer kierujący tym ostrym strzelaniem tak tam później zbiórkę zrobił i tak nas tutaj obsztorcował, że to cała kompania nie wykonała strzelania, mimo że karabinki były przystrzelane, warunki widoczności dobre. Ja tu podejrzewam waszą złą wolę, powiada oficer, i każdy jeden żołnierz, który nie wykona strzelania, będzie uważany za agenta Bundeswehry. No, widzimy, że wtedy jeszcze posądzanie kogokolwiek w 1968 roku, że jest nawet nieświadomym agentem Putina, byłoby nietaktowne. Wtedy obowiązywała zasada, że Bundeswehra jest naszym głównym wrogiem. No a teraz czasy się zmieniły i okazało się, że tu tylko Putin złowrogi, natomiast agentów Bundeswehry u nas nie ma. Jeżeli nawet niektórzy sprawiają takie wrażenie, to płynie to nie z żadnej agenturalności, tylko po prostu z trzeźwej oceny sytuacji i miłości do Unii Europejskiej. Takie dowody uczuciowe złożył niedawno pan Donald Tusk. Pan Donald Tusk z okazji wysunięcia kandydatury naszego złotego pana, który ma zastąpić naszą złotą panią, to znaczy zostać szefem CDU, wygłosił na tle Motławy w Gdańsku takie przemówienie w języku niemieckim, w którym wychwalał pod niebiosa korzyści, jakie Europa uzyskała dzięki Niemcom. No, tu piękne przemówienie wygłosił. Muszę powiedzieć, że spotkało się ono z falą pryncypialnej krytyki, jako tutaj drugie wydanie Hołdu Pruskiego. Pierwsze wydanie, jak pamiętamy, to był Hołd Pruski w wydaniu księcia małżonka, czyli Jarosława Sikorskiego, który wyraził zatroskanie tym, że Niemcy nie będą się w takim stopniu Europą interesowały, jak on by tego pragnął. No a teraz Donald Tusk, ta fala pryncypialnej krytyki by chyba trochę przesadzona jest, bo Donald Tusk zachował się, trzeba powiedzieć, powściągliwie, bo przecież mógł zakończyć swoje przemówienie w języku niemieckim okrzykiem Heil Hitler, ale tego nie zrobił, a przecież Hitler bardzo wiele zasług dla Europy położył, także byłoby to jak najbardziej, merytorycznie byłoby to jak najbardziej na miejscu, ale tutaj ta powściągliwość przynosi zaszczyt politycznemu wyrobieniu Donalda Tuska. Co z tego wynika, proszę Państwa? No wynika z tego, że Donald Tusk przygotowuje się stopniowo
do wyścigu o prezydenturę w roku 2025, kiedy zakończy się kadencja prezydenta Andrzeja Dudy, i nasza złota pani, która w nim sobie upodobała szczególnie, zamierza go być może już za pośrednictwem naszego złotego pana wprowadzić na białym koniu do Pałacu Namiestnikowskiego w Warszawie, gdzie jak wiadomo rezydują tubylczy prezydenci. No i Donald Tusk z tej okazji z płomiennym apelem zwrócił się do opozycji, żeby zwarła szeregi. No taktownie, znowu tutaj chwalebna powściągliwość Donalda Tuska, taktownie nie wspomniał, żeby zwarła te szeregi wokół niego jako tutaj umiłowanego przywódcy, ale to się rozumie samo przez się. Tymczasem akurat kiedy Donald Tusk wystąpił z tym płomiennym apelem do opozycji, pojawił się taki zagadkowy sondaż. Mianowicie Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w tym sondażu 35% głosów, ale na drugim miejscu uplasował się pan Szymon Hołownia z tym swoim ruchem 2050 z poparciem 18%, a obóz zdrady i zaprzaństwa, to znaczy Platforma Obywatelska z wielce czcigodnym posłem Pupką na czele, spadła na miejsce trzecie z poparciem zaledwie 14%. No, widać wyraźnie, że nie bardzo opozycja może zbierać szeregi wokół wielce czcigodnego posła Pupki i za jego pośrednictwem wokół Donalda Tuska, bo widzimy, że nasz najważniejszy sojusz, tam nasza złota pani z jednej strony, ale nasz najważniejszy sojusznik też nie zasypia gruszek w popiele i na wszelki wypadek przygotowuje już zawczasu alternatywę na sytuację, kiedy Prawo i Sprawiedliwość się wywróci na skutkach z walki z koronawirusem zbrodniczym. No i tutaj słyszymy, widzimy i słyszymy, że do pana Szymona Hołowni zaczynają przechodzić parlamentarzyści. Najpierw taka posłanka z Lewicy przeszła, a dzisiaj już okazało się, że i pani Joanna Mucha tam przechodzi do pana Hołowni, także będzie już miał pan Hołownia dwuosobową reprezentację w Sejmie, a jakby tego było za mało, to przeszedł na jego stronę pan senator Bury. No to widzimy, że już omne trinum perfectum, tres collegium faciunt, jak mawiali starożytni Rzymianie, w związku z tym reprezentacja parlamentarna ruchu 2050, no jeszcze nie puchnie w oczach, ale to już są takie jaskółeczki, które zapowiadają, zwiastują wiosnę. Bardzo tedy możliwe, że kiedy naczelnik państwa się przeziębi albo się zużyje na skutek tych wszystkich walk z koronawirusem, no to nasz naród będzie miał podstawionego jasnego idola w osobie pana Szymona Hołowni i pana Michała Kobosko, który, jak przypominam, jest jego tutaj impresario na terenie naszego nieszczęśliwego kraju. Proszę państwa, jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do sytuacji na odcinku szczepionek. Otóż dwie informacje są. Pojawiło się podziemie szczepionkowe. Pojawiło się podziemie szczepionkowe, tam rozmaici cinkciarze sprzedają szczepionki spod lady na czarnym rynku. Podobno niektóre są prawdziwe. W jaki sposób na czarny rynek się te prawdziwe szczepionki dostały? To tajemnica, to wielka. I lepiej, że tak powiem, tutaj jej nie dochodzić. Natomiast druga informacja to jest taka, że zbrodniczym koronawirusem zaraziła się pani Małgorzata Gersdorf, która w swoim czasie była pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. I to by nie było może jakąś rewelacją, gdyby nie to, gdyby nie wiadomość, że pani Małgorzata Gersdorf kuruje się amantadyną, która w dodatku, którą sprowadza z Niemiec. Widać, że nasza złota pani nie zapomina o swoich przyjaciołach. No to jest też ten plus dodatni w morzu plusów ujemnych. Proszę państwa,
I jesteśmy w szczególnym momencie historycznym, dlatego że w chwili, kiedy to mówię, to za godzinę mniej więcej rozpocznią się w Waszyngtonie uroczystości inauguracji prezydentury Józia Bidena, który tam będzie zaprzysiężony i tam i tak dalej. Szczególne środki bezpieczeństwa tam zostały przedsięwzięte. 20 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej ma pilnować porządku i bezpieczeństwa prezydenta elekta. No, ale to do żołnierzy też nie można mieć pełnego zaufania, dlatego są sprawdzani ci żołnierze. Nie wiem, kto ich sprawdza, pewnie tajniacy, ale kto tajniaków sprawdza? Oj, to widzimy, że tu starożytni Rzymianie mieli dobrego nosa, mówiąc z tej sentencji, że kto pilnuje strażników. No to jest ten odwieczny dylemat, proszę Państwa. Więc prezydent Joe Biden zostanie zaprzysiężony. Prezydent dotychczasowy Donald Trump już odleciał na Florydę. No i zobaczymy, co tam powie Joe Biden. Natomiast już pewne takie wiadomości się przedostają. Mianowicie kandydat na szefa Pentagonu, na sekretarza obrony w administracji Joe'a Bidena zapowiedział czystkę w armii. Będzie tam eliminował ekstremistów, rasistów i tak dalej. On jest Murzynem, więc to jasne. Przedstawicieli odmiennej rasy, bo to wiadomo, rasiści, no ale niezależnie od tego będzie wprowadzał kwoty, tak żeby nikt nie miał krzywdy. Tylu a tylu sodomitów w armii, tyle a tyle lesbijek, tylu onanistów i tak dalej. No tych zboczeń to tam jest bardzo dużo, więc te kwoty będą bardzo skomplikowane. Myślę, że to jest dobra wiadomość dla przeciwników Stanów Zjednoczonych, to znaczy dla Rosji i dla Chin, gdzie zdaje się te dwa armii nie wprowadzane są takie kwoty. No i powiedzmy sobie, jak będzie wyglądała armia, jeżeli na przykład dyscyplina w armii, poczucie hierarchii, jeżeli na przykład dowódca pułku zakocha się w jakimś szeregowcu. No to może wprowadzić komplikacje i w samej hierarchii, no i w systemie dowodzenia. Proszę Państwa, widać wyraźnie, że czekają nas bardzo ciekawe przeżycia, bo to jeszcze nie koniec na tym. W administracji Józia Bidena znajdą się również transpłciowcy, to znaczy osoby, które nie bardzo mogą się zdecydować, do jakiej płci należą, i w dni parzyste to należą do jednej, w nieparzyste należą do drugiej. Krótko mówiąc, rewolucja komunistyczna w Stanach Zjednoczonych zmierza do finału pełną parą. No i jedyna taka obawa, która niestety również nas dotyczy, bo Stany Zjednoczone z uwagi na swoją pozycję na arenie międzynarodowej, tak jak przedtem eksportowały demokrację z rozmaitym zresztą skutkiem, no to teraz jest obawa, że będą eksportowały nam rewolucję komunistyczną ze wszystkimi jej wynalazkami.